Głęboka integracja europejska jest kluczowym elementem takiego projektu solidarnego, projektu, którym Polska ma szanse rozwojowe porównywalne do innych krajów. Ale ważne jest także to, abyśmy budowali wewnętrzną spójność, aby rozwarstwienie społeczne w Polsce było mniejsze i abyśmy wykorzystali środki unijne, które masowo wpływają tutaj do Polski, na budowanie projektu bardziej równościowego, projektu solidarnego, projektu, w którym Polki i Polacy będą mogli się w sposób zrównoważony rozwijać. Zbliża się perspektywa finansowa 2014-2020, kiedy Polska ponownie uzyska sporo środków unijnych na rozwój i bardzo ważne jest to, aby Lewica, aby Zieloni w tym nowym parlamencie w sposób odpowiedni skierowali te środki na cele rozwojowe. Jak widzimy, Platforma Obywatelska sugeruje nam rozwój, który zwiększa rozwarstwienie społeczne, który promuje umowy śmieciowe i to jest naszym zdaniem niedopuszczalne. My musimy budować projekt solidarny, projekt, w którym każdy i każda będzie się czuł w Polsce bezpiecznie. W związku z tym środki unijne w tej nowej perspektywie będą musiały być wykorzystane na ograniczanie rozwarstwienia społecznego, na zbudowanie w Polsce bezpiecznego transportu. To jest potężne wyzwanie, ponieważ widzimy, że koleje w Polsce są w stanie dramatycznym i inwestycje kolejowe są absolutnym obecnie priorytetem, tak aby zapewnić, że wszyscy będziemy mogli się bezpiecznie, szybko, skutecznie przemieszczać. Drugim takim obszarem jest energetyka, która także się sypie. Można powiedzieć, że jest ona w zasadzie w całości z Muzeum Techniki i dlatego środki unijne w ramach realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego można wykorzystać na tworzenie energetyki nowoczesnej, energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, które zapewnią tanią i czystą energię dla każdego. I wreszcie trzeci obszar, który wskazuje podczas swojej kampanii jako istotny element polityki europejskiej, to jest wspólna polityka rolna. To jest największy projekt unijny, który obecnie dużo pieniędzy marnuje na produkowanie niskiej jakości żywności i produkowanie ogromnej ilości zanieczyszczeń, a Zieloni, także Lewica wskazują, że tutaj środki należałoby przeznaczyć na przykład rozwój rolnictwa ekologicznego, bo to jest ogromna szansa na tworzenie lokalnych miejsc pracy, na lokalny rozwój, ale także na produkcję żywności wysokiej jakości, której Europejki i Europejczycy chcą. I widzieliśmy w ostatnich tygodniach w podjętych wspólnie działaniach przeciwko GMO, że społeczeństwo nie chce żywności genetycznie modyfikowanej, natomiast chciałoby na swoich stołach żywności wysokiej jakości i taką żywność możemy dla Europy i dla naszych konsumentek i konsumentów produkować. Można powiedzieć tak, jeżeli udałoby nam się wpłynąć na właściwe priorytety teraz obecnej polskiej prezydencji, ale także na to, w jaki sposób pieniądze będą wydatkowane w przyszłych latach, to wszyscy możemy poczuć, że jutro jest bez obaw.